Na kanale YouTube Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli na ekranie widzicie dzwoneczek, naciśnijcie go. Wtedy będziecie powiadamiani o naszych nowych programach. Obok macie słowo subskrybuj. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście w poprzednich programach, kliknijcie na nie dla zaznaczenia, że lubicie ten kanał, a jego programy uważacie za wartościowe. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności. Pomożecie nam w ten sposób rozwijać się i docierać do liczniejszych odbiorców. Jest to Wasz wkład w ewangelizację świata, zleconą przez Chrystusa. Numer konta i wszelkie dane zawarte są w opisie programu. To, co dobrego możecie uczynić, to przesyłajcie nasze programy, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom, znajomym. Zostawiajcie swoje komentarze pod programem i piszcie do nas. Jeśli ktoś chciałby się spotkać z nami i porozmawiać, jest to możliwe, da się to zorganizować. Jeśli dzisiejszy film Wam się spodoba, łapka do góry. Starożytne proroctwa przepowiedziały koniec świata. Ponieważ mało kto je zna, dla większości czas końca świata jest tajemnicą. W przeszłości wyznaczano daty końca świata, ale okazały się błędne. Doprowadziło to do rozczarowań, a nawet zbiorowych samobójstw. W VIII wieku przed naszą erą Izajasz przepowiedział, że koniec świata poprzedzą dziwne zjawiska natury. W 13 rozdziale księgi Izajasza w 10 wersecie czytamy następujące słowa: gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła. Słońce się zaćmi zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. Drugi podobny proroczy zapis znajduje się w 34 rozdziale Księgi proroka Izajasza i tam czytam werset czwarty, który brzmi następująco. I wszystkie pagórki rozpłyną się, niebiosa zwiną się jak zwój księgi, i wszystkie ich zastępy opadną, jak opada liść z krzewu winnego i jak opada zwiędły liść z drzewa figowego. Potem Joel powtórzył proroctwo Izajasza. W księdze Joela popatrzmy na trzeci rozdział, trzeci i czwarty werset. I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana. W 31 roku Jezus przypomniał przepowiednie Izajasza i Joela, co odnotował ewangelista Mateusz. Popatrzmy na 24 rozdział Ewangelii Mateusza, czytam wersety od 29 po 30. A zaraz, mówi Pan Jezus, po udręce owych dni, słońce się zaćmi, i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy. Ukaże się na niebie znak syna człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona Ziemi i ujrzą syna człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Najdokładniej została ona objawiona apostołowi Janowi w końcu pierwszego wieku na wyspie Patmos. Jan spisał ją w księdze Apokalipsy. W proroctwie szóstej pieczęci. Popatrzmy na szósty rozdział księgi Apokalipsy i tam wersety od dwunastego po siedemnasty. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie. I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi. I możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Tego, który siedzi na tronie. I przed gniewem baranka, albowiem nastał u wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać? Szósta pieczęć zapowiada, że powrót Chrystusa poprzedzą następujące po sobie nadzwyczajne zjawiska natury. Dojdzie do trzęsienia ziemi, po nim słońce pociemnieje jak czarny wór, a księżyc zaczerwieni się jak krew. Potem gwiazdy spadną na ziemię, jak spadają figi z drzewa wstrząsanego gwałtownym wiatrem. Następnie niebo zniknie jak zwój, który się zwija, a góry i wyspy ruszone zostaną z miejsc swoich. Ostatnia część opisuje reakcję narodów w dniu ostatecznym. Pierwszym znakiem końca świata, szóstej pieczęci, jest wielkie trzęsienie ziemi. Ziemia nawiedza rocznie ponad milion trzęsień ziemi. Ponad 100 tysięcy z nich rejestrują stacje sejsmologiczne, przy czym ich ilość wzrasta. Historia zna trzęsienia ziemi, które pochłonęły wiele istnień ludzkich. W 1556 roku w trzęsieniu ziemi w Chinach zginęło ponad 800 tysięcy osób. Tamże w 1976 roku. Pozbawiło życia ponad milion ludzi. W 2004 roku trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim wzbudziło fale tsunami, które runęły na wybrzeża Azji i Afryki, zabijając około 300 tysięcy osób. Zatem o którym trzęsieniu ziemi mówi Izajasz, Chrystus i szósta pieczęć? Ewangeliści zanotowali, że powyższe znaki końca, tak jak powiedział Pan Jezus, nastąpią po okresie prześladowań religijnych. Popatrzmy na Ewangelię Mateusza i tam, 24 rozdział. Przeczytajmy sobie w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza wersety. Od 21 po 22, a następnie 29. Pan Jezus powiedział: Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. A zaraz po udręce owych dni, słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. Ten okres prześladowań religijnych, chrześcijan, niekatolików, o którym mówił Pan Jezus, został ujęty przez Jana. W czwartej i piątej pieczęci szóstego rozdziału Apokalipsy. Tak jak przewidział Jezus, dzięki wielkiej reformacji XVI wieku, w krajach, które przyjęły protestantyzm, prześladowania w zasadzie ustały, ale w krajach katolickich trwały nadal. W połowie XVIII wieku prądy oświecenia. Przeniknęły Europę tak, że po okresie prześladowań, przedstawionych w czwartej i piątej pieczęci szóstego rozdziału apokalipsy, prześladowania zaczęły wygasać. Przykładem tego może być następujące wydarzenie. We Francji w 1726 roku Ewangelik z Tuluzy został niewinnie posądzony o zbrodnię. Torturowano go i zgładzono. Francuscy ewangelicy myśleli, że odżyły prześladowania i chcieli zbiec z kraju. Jednak Wolter, pisarz, filozof, historyk i publicysta. Wziął tę sprawę w swoje ręce i tak urobił opinię publiczną, że parlament ją zbadał, a król Ludwik XV zapłacił rodzinie zamordowanego duże odszkodowanie. Zgodnie z przepowiednią, trzęsienie ziemi rozpoczynające szóstą pieczęć miało nastąpić po piątej pieczęci, czyli w połowie XVIII wieku. Gdy wygasną prześladowania probiblijnych chrześcijan przez Kościół Powszechny. Jan zapisał i ujrzałem, gdy otworzył pieczęć szóstą i trzęsienie wielkie stało się. Przepowiedziane trzęsienie nastąpiło 1 listopada. 1755 roku i przeszło do historii jako trzęsienie ziemi w Lizbonie. Chociaż zostało określone trzęsieniem ziemi w Lizbonie, objęło obszar cztery razy większy od Europy, sięgając daleko poza Portugalię. Emanuel Kant tak je opisał. Nie ma w historii drugiego podobnego wypadku, aby poruszyły się wszystkie wody w ciągu kilku minut i jednocześnie zachwiała się powierzchnia na tak wielkiej przestrzeni. Aleksander von Humboldt wspomina: Wielkie trzęsienie ziemi, które zniszczyło Lizbonę dnia 1 listopada 1755 roku, było zauważone w Alpach na wybrzeżach Szwecji, na wyspach antylskich, na Wielkich Jeziorach Kanady, jak również i w Turyngii, na północnych Nizinach Niemiec, w Małych Zatokach Bałtyckich i na równinach nadbałtyckich. Obliczono, że dnia 1 listopada 1755 roku, trzęsła się jednocześnie powierzchnia ziemi, przewyższająca rozmiarami cztery razy obszar całej Europy. Melchior Gecen, proboszcz kościoła świętej Katarzyny w Hamburgu, w Kazaniu, w drugą niedzielę Adwentu w 1755 roku, powiedział. Lizbony już nie ma. Zamieniona została w stos rozpaczliwych gruzów. Całe miasto zatrzęsło się w posadach, przepaść się otworzyła, a wszyscy ludzie, tak wysoko urodzeni jak pospólstwo, wpadli w głębię. Doktor Onken napisał w swej historii powszechnej: Było to rano w Dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada 1755 roku wszystkie kościoły w Lizbonie były wypełnione modlącym się ludem, kiedy cztery minuty po godzinie dziewiątej dało się odczuć pierwsze wstrząśnienie, które w przeciągu kwadransa w perzynę obróciło kościoły, pałace, domy. Całe ulice poszły w gruzu, grzebiąc żywcem tysiące ludzi. Kto nie został przygnieciony walącymi się murami, lub nie wpadł do przepaści otwierających się na ulicach, ten uciekał nad rzekę, szukając schronienia na okrętach. Lecz i rzeka tak wezbrała, wystąpiła z brzegów i pogrzebała w swych nurtach ludzi i okręty. Na domiar nieszczęścia powstały w różnych dzielnicach miasta pożary. Bandy wyswobodzonych z więzień zbrodniarzy napadały na ocalałe domostwa, rabując i mordując bezdomnych, którzy szukali ucieczki z resztkami swego dobytku. Przez cztery dni szalał ogień, a na gruzach Lizbony był huragan niszczycielskich mocy, których ofiarą padło 30 tysięcy ludzi. Liczba ofiar w Lizbonie różni się w poszczególnych sprawozdaniach. Wynosi od 30 do 70 tysięcy osób. Trzęsienie ziemi w Lizbonie zalicza się do największych nie ze względu na straty, ale z powodu jego olbrzymiego zasięgu. Oto urywek listu nieznanego świadka, adresowanego do wielkiego pana radcy Rufiera, wybitnego kupca w Strasburgu. Właśnie pierwszego tego miesiąca rankiem przeglądałem w kantorze niektóre rachunki. Byłem ubrany tylko w spodnie, skarpetki, pantofle, stary szlafrok i nie miałem grosza w kieszeni. Nagle usłyszałem straszny huk. Wybiegłem na dwór, by zobaczyć co się stało, i razem z innymi ludźmi dostałem się szczęśliwie na podwórze, skąd roztaczał się widok na całe miasto. Ziemia podnosiła się o kilka łokci i opadała. Domy waliły się wokoło z okropnym trzaskiem. Obawialiśmy się, że lada chwila zostaniemy zasypani gruzami albo żywcem pod ziemią zagrzebani. Słońce się zaćmiło tak, że nie widzieliśmy jeden drugiego. To straszne wstrząśnienie trwało około ośmiu minut, a gdy się trochę uspokoiło, zaczęliśmy uciekać w naszych nocnych strojach na wielki plac położony niedaleko, dokąd wreszcie dotarliśmy przez trupy i zburzone domy. Siedzieliśmy tam blisko trzy godziny. W liczbie przeszło czterech tysięcy ludzi, niektórzy tylko w bieliźnie, inni zupełnie nadzy. Śmierć malowała się na każdym obliczu. Nastąpiło znowu trzęsienie ziemi trwające około siedmiu minut, po którym zapanował spokój może na godzinę, aż nagle przyszła wiadomość, że woda w morzu strasznie się podniosła i że zginiemy, jeśli nie będziemy się ratowali ucieczką. Wszystkie ulice były zatarasowane zawalonymi domami. Wdrapywaliśmy się na gruzy i deptaliśmy po trupach, aż wreszcie po jakimś kwadransie znaleźliśmy się na otwartej przestrzeni. Pierwszego dnia, około godziny 11, wybuchł w kilku miejscach pożar, który zniszczył do reszty to, co ocalało po trzęsieniu ziemi. Tak więc wspaniałe miasto, najbogatsze w Europie, Liczące 500 tysięcy mieszkańców, stało się kupą gruzów. Pałac, mieszczący olbrzymie skarby, stał się pastwą płomieni. Nasza komora celna, zarzucona towarami przedstawiającymi milionową wartość, częściowo spłonęła, częściowo wraz z dużym placem zapadła się w morze. Okręty, których w naszym porcie była 300, zostały zerwane z kotwicy. Kilka z nich zatonęło, a inne są uszkodzone. Jeden okręt holenderski kapitana Piotra Roklos został wrzucony do miasta i stanął na suchym miejscu, aż do nadejścia drugiej fali, która zabrała go z powrotem i bez uszkodzenia uniosła na morze. Taki okręt waży od 18 do 20 tysięcy setnarów. Żeglarze przybyli z różnych stron, odczuli to trzęsienie ziemi bardzo dotkliwie, z odległości 60 mil i nie mogą się dosyć nadziwić, jakim cudem zostali ocaleni. Nasze tak piękne kościoły, że piękniejszych nie ma nawet w Rzymie, i wszystkie klasztory są zburzone. Z 20 tysięcy duchownych, połowa zginęła pod gruzami. Lizbona dnia 18 listopada 1755 roku. 25 lat po trzęsieniu ziemi w Lizbonie nastąpił kolejny znak czasów ostatecznych, Jan zapisał i słońce stało się czarne, jak wór włosiany, i księżyc cały stał się jak krew. W 1785 roku Samuel Williams, profesor matematyki i filozofii, napisał: Ciemności ogarnęły bardzo znaczny obszar. Według otrzymanych wiadomości miały objąć prawie wszystkie stany Nowej Anglii. Na południu zauważono je na wszystkich wybrzeżach morskich, a na północ tak daleko, jak tylko sięgają nasze osady. Czas trwania tej ciemności obliczono u nas na 14 godzin, ale jest możliwe, że nie we wszystkich częściach kraju było tak samo. W domach pozapalano światła, ptaszki zanuciły swoje pieśni wieczorne i umilkły, kury posiadały na grzędach, a koguty piały naokoło jak przy świtaniu. Przedmioty można było rozróżnić tylko z bardzo bliska. Słowem, wszystko było pogrążone w ciemnościach jak wśród nocy. Mężczyźni modlili się pod wrażeniem tego zjawiska. Kobiety płakały, a wszyscy nasłuchiwali, czy nie zagrzmi trąba ostateczna. W słowniku Webstera z 1883 roku czytamy: Ciemny dzień, 19 maja 1780 roku otrzymał swoją nazwę od niezwykłej ciemności, jaka w ten dzień ogarnęła całą nową Anglię. Ciemność zapadła o godzinie 10 rano i trwała do południa dnia następnego, różniąc się tylko miejscami co do stopnia gęstości albo długości trwania. Prawdziwa przyczyna tego zjawiska jest niewiadoma. O północy, z 19 na 20 maja, księżyc przybrał kolor krwi. Gazety amerykańskie poświęciły sporo uwagi ciemnemu dniu 19 maja 1780 roku. W bostońskiej gazetę and country journal. Wydanej 10 dni po ciemnym dniu zawarto spostrzeżenia kilku panów z wyższym wykształceniem. Około godziny 11 zapanowały takie ciemności, że zwróciły naszą uwagę i skłoniły do obserwacji. W pół godziny potem nie można było czytać nawet grubego druku, pomimo dobrych oczu w pokoju o trzech dużych oknach otwartych na południe i południowy wschód. O godzinie 12 przy ciągle otwartych oknach światło świecy rzucało tak znaczny cień na ścianę, że można było narysować według niego dokładny profil, jak wieczorem. Koło godziny pierwszej zniknęła smuga światła, która jeszcze dotąd była widoczna na wschodzie i ciemność doszła do punktu kulminacyjnego. Podczas tej ciemności kury siedziały na grzędach, koguty piały na przemian, jak to zwykły czynić w nocy. Bekasy, które należą do ptaków nocnych, gwizdały jak w nocy, żaby rechotały słowem, Południe wyglądało zupełnie jak północ. 8 czerwca, bostońska gazeta Independent Chronicle pisała: Przez cały czas natura była pogrążona w chorobliwej, przytłaczającej ciemności, która i w nocy była nie mniej niezwykła i przerażająca, jak we dnie. Choć księżyc był w pełni, można było odróżnić przedmioty tylko przy sztucznym oświetleniu, które widziane z domów sąsiedzkich lub innych pobliskich miejsc przedzierało się jakby przez egipskie ciemności pochłaniające prawie zupełnie promienie światła. To niezwykłe zjawisko przejęło wielu ludzi strachem i obawą. Jedni uważali je za złowrogi znak gniewu Bożego nad światem, drudzy za bezpośredniego zwiastuna dnia sądnego, kiedy Słońce i Księżyc miały nie wydać jasności swojej. Ciemny dzień, 19 maja 1780 roku, rozpostarł się również nad obszarami morskimi. Reporter Independent Chronicle. W dniu 15 czerwca przedstawił wywiad z kapitanem płynącym wtedy na morzu. Spotkałem bardzo rozumnego kapitana okrętu, który znajdował się tego rana około 40 mil morskich na południowym wschodzie od Bostonu. Opowiadał, że od zachodu ukazała się tak czarna chmura, jakie jeszcze nigdy nie widziano. Koło jedenastej zaczęło trochę padać i ściemniać się powoli. Między godziną pierwszą a drugą musiał zapalić świece, aby móc sterować. Po godzinie dziewiątej wieczorem wydał rozkaz swoim ludziom, aby ściągnęli niektóre żagle, ale było tak ciemno, że nie mogli znaleźć drogi od jednego masztu do drugiego. W tej samej gazecie dnia 22 czerwca opublikowano list doktora astronomii Samuela Sterns o następującej treści. Na podstawie właściwego ugrupowania planet naszego systemu w owym czasie wiadomo, że ciemność nie była spowodowana zaćmieniem Słońca ani Księżyca, gdyż Księżyc przez cały czas oddalony o 150 stopni był od słońca. Dalej podaje on swój pogląd na prawdziwą przyczynę ciemnego dnia 19 maja 1780 roku. Właściwą przyczynę należy przypisać temu, który zatacza kręgi nieba, który rozpościera niebiosa jak dywan, który jeździ na chmurach i unosi się na skrzydłach wiatru. Głosu Jego słuchają wichry i burze. Ta ciemność była nie tylko znakiem gniewu z powodu niesłychanych niesprawiedliwości popełnianych przez ludzi, lecz również znakiem przyszłej zagłady. W książce, nasz pierwszy wiek, prezentującej początki Stanów Zjednoczonych, czytamy: Jest to wyjątkowe. Najbardziej tajemnicze i absolutnie niewyjaśnione zjawisko natury. W każdym razie, ciemny dzień 19 maja 1780 roku jest niewytłumaczalnym zaćmieniem całego widzialnego nieba i atmosfery w Nowej Anglii. Ciemny dzień 19 maja 1780 roku. Skoncentrował uwagę wielu ludzi na proroctwach dotyczących czasów ostatecznych i powrotu Jezusa. Prorocze księgi Biblii stały się obiektem badań. Ten trend doprowadził pół wieku później do wielkiego przebudzenia adwentowego w Ameryce i Europie, z którego wyłonił się Kościół Adwentystów dnia Siódmego. Wtedy nastał trzeci znak zwiastujący czasy ostateczne. Jan zapisał i gwiazdy nieba spadły na ziemię, jak figowiec rzuca figi swoje przez wiatr wielki wstrząsany. Spadanie meteorów zdarzało się w każdym wieku, ale najcudowniejsze ze wszystkich, zgodne w szczegółach z proroctwem szóstej pieczęci, nastąpiło w nocy z 12 na 13 listopada 1833 roku na północnej półkuli zachodniej. Neumeyer pisze, w nocy z 12 na 13 listopada 1833 roku astronomowie Olmsted i Palmer widzieli, jak w New Haven w północnej Ameryce Kule ogniste, niby rakiety, wychodzące z jednego punktu na niebie, spadały tak gęsto jak płatki śniegu, a całe niebo zdawało się stać w płomieniach. Obliczono w przybliżeniu, że spadło tam w przeciągu dziewięciu godzin więcej niż ćwierć miliona meteorów. Doktor Daniel w podręczniku geografii z 1895 roku wspomina, w Kanadzie naliczono w przybliżeniu 500 tysięcy meteorów spadających w 1833 roku w ciągu jednej nocy. Całe niebo było zasiane jakby deszczem sztucznych ogni. Oficjalne dane wykazują, że opadało 34 tysiące. 640 meteorów na godzinę, wówczas kiedy deszcz meteorów zmniejszył się do tego stopnia, że można było w ogóle zacząć liczyć, co daje nam ogólne pojęcie o skali zjawiska. Deszcz meteorów zdumiał ludzi myślących. Profesor Twinin z Uniwersytetu w Yale w następnym roku napisał, że Gdyby były, spadały jeszcze o trzy sekundy dłużej, w ten czas według wszelkiego prawdopodobieństwa połowa kontynentu byłaby dotknięta strasznym nieszczęściem. Lecz wszechmogący, który stworzył świat i sam najlepiej wie, co mu może zaszkodzić, otoczył go zewsząd atmosferą jak zbroją, która chroni i zachowuje przy życiu. Nowojorski Journal of Commerce z 14 listopada 1833 roku podaje: Żaden filozof ani uczony nie opisywał nigdy takiego zdarzenia, jakie przeżyliśmy wczoraj, tylko prorok przepowiedział je 1800 lat temu, jeżeli zgodzimy się z tym, że meteory stanowią owe przepowiedziane gwiazdy. Autor artykułu wskazuje, na trafne porównanie z drzewem figowym, które targane silnym wiatrem zrzuca figi swoje, jak trafnego porównania, pisze gazeta, użył prorok: Meteory nie spadały tak, jakby z wielu drzew, lecz jakby były strząsane tylko z jednego. Te, które się ukazały na wschodzie, padały na wschód. Które na północy na północ, które na zachodzie na zachód, a które się ukazały na południu na południe. Nie spadały ciężko jak dojrzałe owoce, ale jak niedojrzałe. Które się trzymają mocno gałęzi, lecz gdy zostają siłą oderwane, spadają prędko, zataczają większe lub mniejsze łuki, stosownie do siły, z jaką zostały oderwane, i krzyżują drogi innych, tworząc nadzwyczajne widowisko. W 1834 roku opublikowano treść listu z Bowling Green na niebie. Nie było prawie kawałeczka, który by bez przerwy nie był pokryty spadającymi gwiazdami. Nie można było również zauważyć żadnych częściowych zmian podczas trwania zjawiska. Chwilami zdawały się spadać całymi rojami i żywo przypominały figowe drzewo, które pod wpływem silnego wiatru zrzuca swoje niedojrzałe figi. Angielski uczony Tomasz Milner 19 lat później tak wspominał deszcz meteorów z 1833 roku. W wielu miejscowościach strach przejął większość ludzi. A bardziej wykształceni z przejęciem rozmyślali nad tym żywym obrazem z apokalipsy, która mówi, że gwiazdy mają spadać z nieba na ziemię jak owoce z drzewa figowego, gdy od wiatru wielkiego bywa zachwiane. 33 lata później, w 1866 roku, deszcz meteorów nawiedził zachodnią Azję. Pewien misjonarz z Bejrutu tak go opisał. Dnia 14 listopada o godzinie 3 rano obudziło mnie z głębokiego snu wołanie jednego z chłopców: Wszystkie gwiazdy lecą na Ziemię. Meteory spadały jak deszcz ognisty. Niektóre były wielkie i kolorowe, inne pozostawiały za sobą długą smugę ognistą. Jeden z nich wielkości księżyca zielonego koloru opadł nad Libanem, pękł z wielkim trzaskiem i zostawił po sobie zielony słup ognia. Meteorów tych nikt nie mógł zliczyć i spadały aż do świtu. Mahometanie nawoływali z minaretów do modlitwy, a lud pospolity był przejęty strachem. Czekamy teraz. Na wypełnienie się pozostałych znaków szóstej pieczęci. Jan dalej napisał. I niebo oddzielone zostało, jak zwój zwijający się. Nie jestem w stanie pojąć nadchodzącego wydarzenia zwinięcia niebios jak zwoju. Nie potrafię tego skomentować. Słyszałem różne wyjaśnienia, ale nikt nie wie, jak to naprawdę będzie. Zniknięcie niebios i kosmosu nad naszymi głowami przekracza moją wyobraźnię. Jan zapisał w szóstej pieczęci, że po zwinięciu niebios nasz glob nawiedzi gigantyczny kataklizm i wszelka góra i wyspa z miejsc ich poruszone zostały. Jeśli do tego dojdzie, to nasza cywilizacja w pył się rozleci. Wtedy Jezus powróci obdarzyć tych, którzy umiłowali Jego przyjście życiem wiecznym. Sprawiedliwi ze wszystkich wieków z martwych wstaną i z tymi, którzy doczekają Jego powrotu, otrzymają koronę nieśmiertelności. Niesprawiedliwi zmarli pozostaną w grobach w stanie śmierci, a ci, którzy doczekają przyjścia Jezusa, zginą wraz z cywilizacją. Nie skorzystali z Bożej oferty przebaczenia i pojednania, więc nie ma dla nich już żadnej nadziei. Dlatego powrót Jezusa napełni ich niewysłowionym przerażeniem. Jan tak napisał w szóstej pieczęci ich reakcję w dniu ostatecznym. I królowie ziemi, i wielmoże, i tysiącznicy, i bogaci, i silni, i każdy niewolnik, i wolny, Ukryj się do jaskiń w skały gór. I mówią górom i skałom: padnijcie na nas, i skryjcie nas od oblicza siedzącego na tronie i od gniewu baranka, bo przyszedł dzień wielki gniewu ich i któż może stać, czyli ocaleć. Jakież to smutne? Że oni nie witają Pana Jezusa z radością jako swego Zbawiciela, na widok tego, który z miłości do nich poświęcił swoje istnienie, aby mogli żyć, uciekają przerażeni, kryjąc się w rozpadlinach ziemi. Obecnie żyjemy w czasie między 13 a 14 wersetem Księgi Objawienia 6 rozdziału. Świat znajduje się teraz w środku szóstej pieczęci. Trzy znaki sił natury zwiastujące czasy ostateczne i powrót Jezusa wypełniły się. Czekamy na wypełnienie się dwóch ostatnich, po których Jezus powróci. Trzęsienie ziemi w Lizbonie. Ciemny dzień i deszcz meteorów są za nami. Zwinięcie niebios i poruszenie wszystkich gór i wysp. Są przed nami, a po nich nastąpi koniec. Jezus wróci. Poprzez nadzwyczajne zjawiska natury: trzęsienie ziemi w Lizbonie 1 listopada 1755 roku, ciemny dzień 19 maja 1780 roku i deszcz meteorów 13 listopada 1833 roku w Ameryce Północnej. I powtórzony w Azji Zachodniej w 1866 roku, Bóg ostrzegł świat, że nadeszły czasy ostateczne. Chrystus chciał, aby wszyscy miłujący powrót Jego, widząc wypełnienie się tych znaków końca, doznali otuchy i z nowym zapałem zwiastowali Jego przyjście, zamykające doczesną historię ludzkości. Słowa Pana Jezusa zapisane są w Ewangelii Łukasza w rozdziale 21. Czytam od wersetu 25 do 28. I będą znaki na Słońcu, Księżycu i na gwiazdach, a na Ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zachuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy. Które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się, i wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Każdy, kto chciałby otrzymać wydruk, Dzisiejszego materiału, bardzo proszę, aby nas o tym powiadomił, a my drogą mailową mu wyślemy. Do usłyszenia.